Cześć, z tej strony Bartek Widelski. Prezentujemy ciągnik marki Lindner, który pracuje w gospodarstwie pana Henryka Dziechciarka w Złoczewie nieopodal Sieradza. Kupiłem ciągnik w 2012 roku, to jest 5 lat temu. Jest to austriacki ciągnik Lindner o mocy 125 koni. Jednostką napędową tego ciągnika jest silnik Perkinsa 4,4 litra. Jest dość dobrze wyposażony, bo tutaj jest na komorajdzie, pompa komorajda. Bardzo łatwa obsługa tego silnika. Taka codzienna serwisowa obsługa, filtr powietrza jest bardzo łatwo dostępny. Tak samo tutaj dostęp do chłodnic, interkulera, czy chłodnicy płynu chłodniczego, czy klimatyzacji jest bardzo dostępny, bo to można otworzyć wszystko. O, proszę, bardzo łatwy dostęp do czyszczenia, do tego. Następna sprawa, jest to jednostka bardzo oszczędna, dość popularna. Tak jak dzisiajśmy orali, to spala gdzieś w granicach, na takiej lekkiej ziemi, gdzieś w granicach 9-7 litra. Przy cięższej robocie, tak jak w agregacie ścierniskowym, czy w cięższej orce, to tak do 13 litrów spala na motogodzinę. Jest to skrzynia ZF-a, jest wyposażony w tej ciągnik w skrzynię ZF-a. Cztery biegi, na każdym biegu są trzy biegi z redukcją na polowe, drogowe, czyli 24 biegi do tył, przód. Bardzo łatwa obsługa skrzyni biegów, tutaj kontrolki oleju, tam gdzie nie trzeba nic dokręcać, bo są zierniki poziomów oleju. Dość mocna skrzynia, wytrzymała, dość dobrze się tą skrzynią pracuje. I co jest zaletą tej skrzyni jest to, że można jeździć tym ciągnikiem można jeździć z prędkością do 50 km na godzinę. Ja już jechałem tym ciągnikiem 52 km na godzinę. Coś ciekawostek tego ciągnika, bardzo fajna jest oś amortyzowana, może przejdziemy do przodu. Jest to oś na wahaczach z amortyzatorem hydraulicznym, każde koło jest oddzielnie amortyzowane, jest to bardzo wygodne i bezpieczne w jeździe, taka amortyzacja dość przy szybkiej jeździe nie czuje się tej jazdy, drgań ciągnika. Co ciekawostką tego ciągnika jeszcze jest amortyzowana kabina na poduszkach powietrznych. Komfort jazdy jest niesamowity, to jest porównywalne do samochodu ciężarowego. Także no jest to, o, ona się tak fajnie rusza, nie jest to tak, pływa. Siedzenie pneumatyczne, gramera, także no dość dobrze wyposażony ten ciągnik. Komfort jazdy, obsługa jest rewelacyjna. Jeżdżę tym ciągnikiem 5 lat, 2000 godzin przejechane. Praktycznie oprócz obsługi serwisowej żadnej awarii nie było. Jedna awaria na gwarancji była, wymiana licznika, ale to producent uznał gwarancję, wymienili bez żadnych problemów. Także no, dość dobry ciągnik. Jest jedyną, co jeszcze można by było, że on jest ciężki ciągnik, albo ma ponad 5,5 tony, 5300 waży, ale no, krótki, także no, przy pługach, przy agregacie ścierniskowym, czy nawet przy przyczepie zbierającej, jak weźmy kiszonki, musi być obciążnik z przodu, bo jednak ta oś buja tym ciągnikiem podnosi. Hydraulka zewnętrzna ma oddzielne zasilanie oleju, czyli nie jest pobierany olej ze skrzyni biegów. Skrzynia ma swój olej, hydraulika zewnętrzna ma swój olej. To jest bardzo dobry plus tych ciągników, ponieważ nie mieszają się te oleje, jednak skrzynia ma cały czas czysty olej i nic się z tą skrzynią nie dzieje przez to, że tam podłącza się jakieś tam inne maszyny czy coś. Olej z hydraulki zewnętrznej, to wiadomo, że jak się podłącza inne maszyny czy coś, to zawsze jest bardziej brudny czy tego, to nie szkodzi skrzyni. No co, no z taką tą ciekawostką, no opuszczanie, załączanie wałka na płotniku, podnoszenie, to jest bardzo łatwa obsługa przy zapinaniu maszyn, nie muszę wyskakiwać. No to zapraszam do środka, jeszcze tutaj jest, tu jest sprzęgło na rewersie, hydrostatyczne, elektrohydrostatyczne, dość fajnie, kierownica jest ruchoma, można w tył, przód, także no, wygodna do ustawiania, siedzonko jest pneumatyczne,
skrzynia, nie jakieś tam tego, no, proste przerzucanie biegów na tym. Regulacja osi jest także oczywiście, że można oś wyłączyć. Pokażę, można oś włączyć, wyłączyć. Bo teraz jest na tym, na audio. Można ręcznie ją regulować, wysokość osi. Można regulować sobie przyciskiem z kabiny wysokość regulacji położenia osi. Albo niżej, albo wyżej, do zależności od obciążenia i potrzeby, czyli amortyzacji nierówności terenu. Czyli jak jest potrzeba bardziej, żeby była oś podniesiona, to wtedy ją podnosimy do góry. Jeżeli mniej, to przy ciężkiej robocie, czy przy wjeździe na pryzmie, to opuszczamy oś, żeby łatwiej to wjechać. Także no, wiadomo. I także ten ciągnik jest wyposażony w przedni tłuc, w przedni WOM. Jest to bardzo wygodne do pracy kosiarką dyskową. Jak kosimy na przodzie i z boku, to jest dość taki duży plus takiej maszyny. Dźwignia przełączania biegów. Cztery zakresy. Na każdym biegu jest przełączniki, to są przełączniki od półbiegów. Na każdym biegu jest trzy półbiegi. Tu jest przełącznik od polowe, drogowe. Tu jest sprzęgło od spodu, bardzo dość wygodne, szybciutko to, wygodna obsługa tego sprzęgła, tej dźwigni jest bardzo prosta. Przełączniki LHR-u. Podnoszenie, opuszczanie, wysokość, regulacja wysokości. To jest jak maksymalna wysokość, minimalna wysokość, płynność orki i szybkość podnoszenia ramion. Przełączniki, włącznik od tylnego wałka WOM-u, przedni wałek napędowy. Tu jest dźwignia od załącze zmiany prędkości WOM. Cztery zakresy jest tej prędkości. Tu jest przełącznik wyłączanie taki awaryjny, w razie jakiegoś wypadku czy coś, momentalnie można rozłączyć cały tył. Tu jest dźwignia od podnoszenia, od hydrauliki, podnoszenia góra-dół. Tu jest joystick od podnoszenia i opuszczania przedniego tuza, a także w bok hydraulika. Tuz jest do przodu i do góry, w bok jest hydraulika. Dość prosta obsługa. Fabryka Lindner mieści się w miejscowości Kudl w Austrii. Na 6000 elementów, z których składa się ciągnik, 4000 elementów fabryka produkuje sama. Skrzynia ZF-a, która zastosowana jest w tym ciągniku, jest zaprojektowana przez fabrykę Lindnera, a jedynie wyprodukowana przez fabrykę ZF. Ciągniki te mają bardzo nisko położony środek ciężkości i bardzo szeroki rozstaw kół, co zapewnia im stabilność, a także bezpieczeństwo w trakcie pracy na dużych pochyłościach. Świetnie natomiast sprawdzają się w transporcie, a także w pracach polowych. Ciągnik wyposażony jest w silnik Perkinsa o pojemności 4,4 litra, który generuje 530 Nm momentu obrotowego przy 1400 obrotów na minutę silnika. Skrzynie ZF-a o przełożeniu 24-24 z dwoma zakresami reduktora, czterema biegami i trzema półbiegami pod obciążeniem. Lindner zastosował kabinę ROPS FOPS, która zapewnia bezpieczeństwo nawet przy wywróceniu ciągnika do góry nogami. Układ hydrauliczny ciągnika jest układem zamkniętym, czyli posiada osobny zbiornik oleju hydrauliki zewnętrznej i osobny zbiornik oleju w skrzyni. Ciągnik posiada pompę hydrauliczną o ciśnieniu 200 barów i wydajności 121 litrów na minutę. W ciągniku mamy możliwość wybrania jednej z czterech prędkości WOM. 540, 540 Eco, 1000 i 1000 Eco. WOM załączany jest elektrohydraulicznie.
ciągniku zamontowany jest EHR marki Bosch tylnego podnośnika, jak i przedniego. Przy wyborze fabrycznego przedniego tuzu fabryka Lindner integruje go bezpośrednio z konstrukcją ciągnika. Opcjonalnie ciągnik wyposażony może być w miękką oś na zasadzie wielowahacza, która świetnie tłumi drgania nierówności w trakcie transportu. Dodatkowo mamy możliwość wybrania przekładni o maksymalnej prędkości 50 km na godzinę. Dla lepszego komfortu możemy wyposażyć ciągnik w amortyzowaną kabinę i pneumatycznie amortyzowany fotel.